Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że Microsoft w ramach promocji Game Passa nawiązał współpracę z dwoma youtuberkami, Botan Shinshiro i Luną Hinemori. Co też w sumie nie jest jakąś super ważną informacją, która tu i teraz zmieni wasze życie, no a też taka forma reklamowania swojej usługi czy produktu jest w branży growej czymś normalnym. Haczyk w tym, że Botan i Luna nie są de facto ludźmi, a ich filmiki wyglądają tak. Wyobrażacie sobie taką przyszłość YouTube'a? Pamiętacie jeszcze filmy, w których występowali ludzie? Ludzie w filmikach. Straszne. Botan i Luna są przedstawicielkami tak zwanych virtual entertainers, czy VTuberów, czyli twórców kontentu, którzy wykorzystują komputerowe awatary w swojej pracy, czyli w tym konkretnym przypadku postaci w stylu azjatyckich komiksów. Obecny trend na VTuberów, zdaje się, zapoczątkowany został w 2016 roku przez VTuberkę Kizune Ai, która robiła różne vlogi, let's play'e czy śmieszne filmiki, gdzie na przykład śpiewała czy przeklinała wymanem angielskim. Lub robiła tak zwane komentary. Ale jak to z kuriozami internetu bywa, po kilku pierwszych wiralach świat o niej w dużej mierze zapomniał. Kizuna w międzyczasie cieszyła się pewną popularnością na rodzimym japońskim YouTubie, ale z czasem jej twórcy za bardzo nie wiedzieli, co z nią zrobić i czar unikatowości gdzieś prysł. Owszem, ta nadal jest w czołówce popularności, ale już depczą jej po piętach dziesiątki innych postaci, często części większych agencji jak Nisanji czy Hololive, które kreują i zarządzają takimi VTuberkami. I tu wracajmy ze złotych zasad branży gier wideo, której przypomina nam wojna PUBG i Fortnite'a, a mówi ona, że nieważne jak dobry masz pomysł, ważne jak go zrealizujesz i w jakim momencie to zrobisz. W sumie to nie jest jakaś prawdziwa zasada, bo chwilę temu ją wymyśliłem, ale no wiecie o co mi chodzi. Ale no, po co ma nas obchodzić ten japoński fenomen, kiedy na zachodzie pozornie nie ma tu racji bytu z powodu bariery językowej, zapytacie pewnie? Ano dlatego, że od pewnego czasu powstają też anglojęzyczne VTuberki, jak na przykład Project Melody w Stanach, ale tu prym i tak nadal wiedzie japońska agencja Hololive, która w zeszłym roku debiutowała z piątką VTuberek tworzonych specjalnie na zachód, które na swoich osobnych kanałach w ciągu zaledwie kilku miesięcy zaczęły doganiać i nawet przeganiać subskrypcje TV Gry. Oczywiście to nie są zawody popularności i nie ma co porównywać naszych kanałów, bo to troszkę inna bajka. He? Ale jest w tym całym fenomenie coś szalenie intrygującego, jak to eksplodowało i do jakiej skali się rozrasta. No bo zdawać by się mogło, przecież to tylko cute postacie. Jest tego w cholerę w internecie. Bo to nie tak, że VTuberki ze stajni Hololive to tylko urocze dziewczynki, które robią urocze rzeczy i mówią słodkim głosem do swoich fanów, którzy hojnie sypią donate na streamach, nieraz bardzo hojnie. Choć fakt, niezaprzeczalnie, jest to chyba największy powód popularności takich twórców. Tym, co jednak robi szczególne wrażenie, to to, jak Hololive podchodzi do kreacji tych postaci, trafiając w odpowiednie nisze tym, jak się zachowują, jakie treści robią oraz jak wchodzą ze sobą w interakcję i jak pisany jest ich, nazwijmy to, lore. Przykładowo, urocza i nieraz ironicznie toksyczna Amelia Watson gra o wiele lepiej niż ja w CS-a i tak wiem, to nie jest wyczyn, a mniej urocza Mori, oprócz grania w bijatyki, co jakiś czas wrzuca swoje kawałki hip-hopowe. Szczerze, to na mój gust nie jest to może taki banger jak Kizo, ani też banger jak Hollow czy Gierki Bierki. Ale niemniej szanuję. Powodzenia, dziewczyna. I o ile jeszcze kilka lat temu, podczas debiutu Kizuny, technologia i sprzęt potrafiły być problemem, jeśli chodzi o próg wejścia na scenę VTuberską, tak dziś amatorski, darmowy software otwiera wrota dla zwykłych użytkowników. No i też scena ciągle się rozrasta. Postarajmy się więc zrobić dziś takiego własnego VTubera. Pobieram na Steamie darmowy program Viroid Studio, by stworzyć nową sensację growego YouTube'a i powoli zabieram się za modelowanie takiego wirtualnego Gambriego, czyli Gamciana. Wszystkie prawa zastrzeżone. Początkowo jest ciężko, no na pewno nie jest to jakiś super przystępny edytor postaci niczym w JRPG, ale coś nad czym trzeba się dłużej pochylić. Chociażby przy robieniu włosów, bo program potrafi przytłaczać swoim skomplikowaniem i pewną nieintuicyjnością. Niemniej po godzinie z hakiem mam już coś, co przypomina uroczą anime wersję szefa. Co dalej? No, w następnej kolejności ogarniam Wakaru. Kolejny darmowy program, który pozwala na żywo animować model z Viroida za sprawą kamerki. Na marginesie dodam jeszcze, że taki model zrobiony w Viroidzie można wykorzystać w VRChacie, albo właśnie za sprawą Wakaru wrzucić sobie na webcama na jakimś callu czy elekcji, więc polecam, frajda gwarantowana. Albo bullying do końca twojej edukacji, bo przyznajesz się do chińskich bajek. I choć staram się jak mogę dać życie Gamcianowi, jest ciężko. Wiadomo, darmowy program, doceniam, nie patrzę się darowanemu koniu w zęby i tak dalej. Niemniej z płatnym softem mielibyśmy pewnie większe możliwości, a z odpowiednim sprzętem, którego w tej chwili mi brakuje, mógłbym pewnie jeszcze dać animację dłoni. No ale trudno. Do zrobienia odcinka TV Gry brakuje nam jeszcze samego Gambriego i wystąpienia, ale nie możemy się spotkać w biurze, więc proszę o małą próbkę audio. Trochę zabawy z Wakaru i Gamcian gotowy do debiutu, więc zobaczmy, jak się sprawdzi.
Stalin, Polska, II wojna światowa, achievementy. Co je łączy? Cześć, tu szef. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie 10 najlepszych polskich achievementów z gier wojennych. Ale zanim zaczniemy, pokażę wam jeszcze moje nowe króliki. Ależ one są słodkie i jak ślicznie kicają. I wiecie co? Choć początkowo podchodziłem do tych VTuberów dość cynicznie, myśląc, że to taki wyrachowany, idealny produkt, by spełniać zachcianki pewnej niszy, tak męcząc się z tym swoim modelem, na bieżąco klikając w jego emocje, no bo kamerka i Wakaru nie są idealne, zacząłem nabierać szacunku do ludzi, którzy to robią, bo kurczę, wymaga to naprawdę ogromu pracy, żeby jako tako to działało. Ha, żart z japońskiego? Jako tako? Czy więc stworzony dzisiaj gamcian zastąpi swojego prawdziwego odpowiednika w najbliższym czasie? Wątpię. I też wiem, że wielu z was tak z zasady na start nie będzie przekonanych, bo nie lubi tego typu kreski. Więc no, jeszcze przez kilka lat nie zostaniemy zastąpieni przez boty. Sorry, musiałem się napić. To, co mnie jednak szczególnie intryguje w tym fenomenie, to potencjalnie jego mroczniejsza strona i to, jak może to wpłynąć na teraźniejszość i przyszłość internetowego wideo w ogóle. Za postaciami Hololive, jak właśnie Amelia, Mori czy najpopularniejsza obecnie z piątki Gaurgura, stoi cały sztab ludzi, a też sama agencja nie zdradza za bardzo swoich sekretów. Ba, nie wiemy nawet, kim są prawdziwe osoby służące za modele i głosy pod te postaci. Co z jednej strony daje tym osobom pewne bezpieczeństwo anonimowości, w obronie chociażby przed hejtem czy jakimiś innymi formami nieprzyjemnych zachowań, którego ofiarami padają często twórcy. Z drugiej jednak, kurczę, jakoś tak nie czuję się komfortowo z doświadczaniem takiego kontentu, wiedząc, że to tylko wyreżyserowane widowisko, przedstawienie, w którym twórcy to tak naprawdę aktorzy. Choć fakt, zdarzają się czasem dość poruszające momenty, gdzie osoby wcielające się w te VTuberki wychodzą z postaci, lekko uchylając kurtynę. I nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że stawiam tą mityczną autentyczność na piedestale, jakby to był wyznacznik tego, czy coś jest dobre, a co nie. No bo YouTube to jest trochę taki teatrzyk, gdzie ludzie jednak grają pewne role. Twórcy z różnych powodów, mam nadzieję, że z powodu też dbania o zdrowie psychiczne, starają się odseparować to, kim są w filmach, a kim są prywatnie. No chyba, że idzie to w mroczniejszą stronę, kiedy tworzą pewną udawaną wizję siebie po to, żeby no sprzedawać to swojej widowni, kiedy nawet taka właśnie autentyczność może być pewną wyreżyserowaną pozą. Ba, ta scena z wodą, która miała być taka nonszalanska, że wow, potrafię improwizować i bez skryptu. Nie! Robiłem ją 3 razy, żeby dobrze wyszła. Tylko, że jeśli technologia napędzająca VTuberki będzie się dalej rozwijać i wzniesie się ponad jakby komiksowe postacie, w postacie bardziej realne, no to po co człowiek w tym wszystkim? I już teraz możemy z pewnym niepokojem patrzeć na to, jak przekonywujące są starannie zrobione deepfake'i, jak w nieodpowiedzialnych dłoniach, czytaj w celach innych niż komediowe, teoretycznie te mogą zostać wykorzystywane do manipulacji czy szerzenia szkodliwych fake newsów, jeśli już się tak nie dzieje. Choć szczerze, to osobiście wolałbym mieć taki własny deepfake siebie, ale taki, na którym wyglądam lepiej niż w rzeczywistości, żeby wyglądać estetycznie i bardziej atrakcyjnie. No bo nie od dziś wiemy, że ładni ludzie dobrze się oglądają w internecie. I chyba też nie jestem jedyny, który chciałby mieć taką technologię. Co do samych VTuberek, jeśli ktoś nie lubi anime postaci, no to nigdy nie będzie potencjalną widownią dla takich postaci z seriali na żywo. Ale co jeśli będziemy w stanie łatwo stworzyć wyidealizowane, realistyczne awatary? No w końcu taka Miguela, wirtualny wizerunek nakładany na prawdziwą osobę, już teraz podbija Instagram. Czy więcej takich osobistości w kolejnych latach jeszcze bardziej nie wpędzi nas w kompleksy odnośnie tego, jak powinniśmy wyglądać? Już widzę, jak za parę lat ci, nazwijmy to, normalni celebryci, łączą się w proteście przeciw tym, którzy komputerowo udoskonalają swój wizerunek do tego stopnia, że kradną im fanów i widownie. Ale no, nie popadajmy tutaj za bardzo w jakieś wyrzenie z fusów czy pesymistyczne scenariusze rodem z Black Mirror, bo na chwilę obecną nie zanosi się na to, by szybko VTuberzy nas zastąpili. No a nawet jeśli to zgodnie z różnymi wyliczeniami, branża rozrywkowa i kreatywna to jedne z tych, w których najpóźniej maszyny zastąpią człowieka. Ja zaś chowam mojego gamciana w odmętach dysku twardego, bo świat nie jest po prostu na niego gotowy. Ale spokojnie, jeszcze nie usłyszycie.